Więc przyjrzycie się wszystkim wystawom rozsianym po całym mieście. Znajdziecie historie opowiedziane na wiele, wiele sposobów. I właśnie to jedna z rzeczy, którą chcieliśmy zrobić. Przyjrzeć się sposobom, w jaki można opowiadać historię oraz temu, w jaki sposób możemy siebie zrozumieć dzięki fotografii. A no właśnie, czyli że nie piękne piękności gdzieś w internecie, na Google, jak to ludzie potrafią pokazać piękne piękności. Tu nie o to chodzi. Wydźwięk socjologiczny, wydźwięk edukacyjny, to się zawsze albo obrazów. No tutaj w Łodzi możemy oglądać dość niezwykłe fotografie, takie kolaże fotograficzne z jego wieloletnich podróży po całym świecie. Oddaję jeszcze głos Alison Nordstrom o Robercie Rauschenbergu. Robert Rauschenberg is recognized as one of the most important visual artists of the second half of the 20th century. Robert Rauschenberg jest oczywiście jednym z najważniejszych artystów drugiej połowy XX wieku, między innymi dzięki nietypowemu wykorzystaniu materiałów oraz przez mieszanie stylów i technik. Był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, fotografem, choreografem i scenografem. Nie wyróżniał żadnej z dziedzin, ale wierzył z całego serca, że sztuka może łączyć ludzi, wspomagać międzykulturowe porozumienie i nieść pokój. No i tak się wydarzyło, że na otwarcie tej wystawy Rauschenberga w Łodzi przyjechał jego syn, Chris, z którym miałam również okazję porozmawiać i który zdradził więcej szczegółów na temat tego, jak te fotografie, które możemy oglądać, powstawały. My father was in China. At a place where they make handmade paper. He asked. Wszystko zaczęło się od Chin i miejsca, gdzie ręcznie wyrabiano papier. Zapytał jednego z pracowników o to, czy był w takim a takim miejscu. A ten człowiek odpowiedział, że nie wolno im tak po prostu podróżować, że trzeba mieć specjalny paszport i pozwolenie od rządu. Mój ojciec tym się przeraził. Dla niego to było łamanie praw człowieka. On zawsze kierował się ciekawością, więc ta wizja, że nie możesz doświadczać niczego nowego poza tym, co już masz, była straszna. Zadał więc sobie pytanie, czy ja mogę dać coś ludziom, którzy nie mogą podróżować? Rozpoczął więc specjalny program Rauschenberg Overseas Intercultural Exchange, w skrócie ROKI, tak zresztą nazywał się jego żółw. Pojechał do miejsc, które nie są zwykle celem podróży, nawet artystycznych. Był więc w Tybecie, na Kubie, w Wenezueli, w wielu miejscach, do których zwykle wtedy się nie jeździło. I w każdym miejscu tworzył własną odpowiedź na to, jak się w nim czuł. Za każdym razem towarzyszył mu ktoś z kamerą, kto pokazywał, jak to jest chodzić po tamtejszych ulicach. Potem wracał do studia, tworzył prace zainspirowane danym miejscem. To było więc jak kula śniegowa, coraz większa i większa. A te prace tu pochodzą z podróży Roki jedzie do Rosji. Powstawały one w okresie zimnej wojny, więc w czasie, gdy komunikacja między Rosją a Stanami Zjednoczonymi prawie nie istniała, była tylko propaganda. Więc te zdjęcia miały dotrzeć nie tyle do odbiorców na całym świecie, co do Amerykanów i ich wrażliwości. A wszystko wzięło się właśnie z tego, że Chińczycy nie mogli swobodnie podróżować. No a teraz jesteśmy tutaj i tak, ta kula śniegowa wciąż się toczy. Tę wystawę prac Roberta Rauschenberga znajdziecie w Atlasie Sztuki w Łodzi. No i takich wystaw, powiedziałabym już klasyków fotografii, czy bardzo uznanych twórców fotografii jest w Łodzi więcej, bo znajdziecie również wystawę Davida Seymoura, czyli jednego z założycieli agencji fotograficznej Magnum Photos. No a z drugiej strony fotofestiwal to oczywiście odkrycia młodych, wspaniałych twórców fotografii. Temu służy chociażby konkurs, który jest... Czyli, że do Łodzi, widzicie Państwo, do Łodzi, do Łodzi. W tym roku laureatem tego konkursu jest David Fathy, taki francuski młody fotograf. To on zdobył w tym roku Grand Prix fotofestiwalu za taki projekt Wolfgang. Rozmawiałam z Davidem Fathym właśnie o tym dość niezwykłym projekcie, bo projekcie stworzonym nie tyle z jego zdjęć, co ze zdjęć znalezionych w archiwum CERN-u. Ja już więcej nic nie zdradzam, oddaję głos Davidowi Fathiemu.
The idea of this project, it's all based around the CERN archive. Cały projekt opiera się na materiałach z archiwum CERNA w Genewie, największego ośrodka naukowo-badawczego cząstek elementarnych. Oni udostępnili w internecie gigantyczne archiwa, 120 tysięcy fotografii. Sami do końca nie wiedzą, co się na nich znajduje. Niestety, to archiwum nie było zbyt dobrze udokumentowane. Potrzebowali więc pomocy ludzi, żeby je prześledzić. Zacząłem je więc przeglądać. Wygląda to dość niesamowicie, jak science fiction, ale sprzed 50 lat. Odkryłem to archiwum w grudniu 2014 roku, a za projekt tak poważnie zabrałem się w kwietniu ubiegłego roku, więc to był jeden intensywny rok. Playing with it. And it's through research and like looking through these photos that I would find sometimes the name of Wolfgang Pauli. Przeglądając te fotografie, co jakiś czas natrafiałem na nazwisko Wolfgang Ernst Pauli, a to stał przy tablicy, a to była jego książka. Nie wiedziałem do końca, kim on jest, poza tym, że był jednym z ojców fizyki kwantowej, a przez fizyków był on postrzegany jako następca Einsteina. Podczas dalszych badań natknąłem się na określenie efekt Pauliego. Chodziło o to, że gdy Pauli wchodził do pomieszczenia, teraz na razie psuły się maszyny, a wychodziły ekstra. Archiwum, proszę Państwa, bo to wszystko jest takie głupie, nie rozumieją, o co chodzi. Nie pozwalano mu wchodzić do niektórych pomieszczeń. Nawet także sam Pauli wierzył do pewnego bardzo ciekawe archiwum w internecie. Proszę oglądać nasz kanał El Mercedes YouTube. On jest na YouTube rzeczywiście. On jest na Google Plus rzeczywiście. Na Daily Motion El Mercedes. Nawet jest kanał Mercedes L, ale nawet nie pamiętam hasła. Zobaczymy potem. Proszę Państwa, jest Cineloi na Daily Motion i jest Wiesiolandia na Daily Motion. Już nie mówiąc o Wiesiolandii, że jest playlistą w El Mercedes, że Wiesiolandia jest YouTube, że Wiesiolandia jest też Google+. Zapraszamy serdecznie do naszego archiwum edukacyjnego, bo my nic nie robimy, co by nie było edukacyjne. Chciałam na koniec jeszcze opowiedzieć, a nawet nie tyle ja, co sam artysta Brian Griffin. Chcieliśmy opowiedzieć o wystawie jego zdjęć. Brian Griffin może jest znany z trochę innej twórczości, Bo tutaj na Pradze dzisiaj szłam, proszę Państwa, rano, Saska Kępa, to facet szedł z żoną i śpiewał lo, zobaczył mnie w Polsce. No, 150 metrów było, ja mówię, kurczę, muszę się ewakuować, bo ten dziad mnie widzi, zaraz to będzie bieg. Ma swoją żonę i jeszcze jemu jest źle. Także Państwo zobaczą, jak to ludzie zaczepiają prowadzą do obozów zagłady. Ludzie są obrzydliwi. Zaraz by mnie zaatakował także, proszę Państwa, to, że w parku Skaryszewskim matka z córką była powalona przez drzewo, no to nic. Tutaj w ogóle ludzie napadają na siebie. To jest takie chamstwo, że nawet nie ma co się dziwić, że kultura przez Łódź, bo tutaj o archiwum w Łodzi mówimy, ale ja mówię o Wrocławiu, że kultura z Warszawy pojechała do Wrocławia. Transportu więźniów do obozów przez Niemców w czasie II wojny światowej. Oni już różnie mówią, Braslaw, Breslau, Wrocław, aby nie Szkocja. Postanowiłem więc, także, że zrobię cały projekt właśnie o tych torach prowadzących także, proszę Państwa, obozów, przed wyjściem z domu chciałam zareklamować El Mercedes, to znaczy przed wyjściem z naszego studia. Oglądałem.